Cześć! Dzisiaj witamy Was z Sopotu, miasta, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania drzewostanem. Miasto Sopot. Mieszka w nim obecnie ponad 30 tysięcy mieszkańców. Budżet Sopotu to prawie 600 milionów złotych. Oficjalne wzmianki pojawiają się o Sopocie w roku 1283, kiedy książę pomorski Mściwój II przekazuje ten kawałek ziemi zakonowi Cystersów Oliskich, którzy gospodarują nim przez prawie 500 lat. Prawa miejskie miasto uzyskuje w roku 1901 na podstawie dekretu carskiego. Kurort, uzdrowisko, zielone miasto. Sopot stworzył system, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania zielenią miejską. Głównym celem tego systemu jest dbanie oraz badanie drzewostanu w mieście. Samo ułożenie miasta, jego struktura geologiczna oraz bliskość pasa nadmorskiego powoduje konkretne zagrożenie zarówno życia mieszkańców, jak i jego mienia. Wszystko to po to, ażeby przygotować się do zmian klimatycznych, które na pewno nadejdą, ponieważ posiadając dużo drzew, jesteśmy w stanie dobrze akumulować wodę w ziemi. Co więcej, sam system jest tylko elementem łączącym pozostałe mniejsze domeny, jak na przykład 67 zbiorników retencyjnych, które zostały umieszczonych na terenie 8 km² zurbanizowanej części Sopotu. Ogrody deszczowe, UNERFy, czyli miejsca, które łączą w sobie funkcje ulicy, funkcje chodnika, funkcje spotkań dla mieszkańców. Należy pamiętać o tym, że na terenie Sopotu jest 430 tysięcy drzew i dzięki temu systemowi udało się również te wszystkie drzewa policzyć. Jedną z ciekawostek w Sopocie to, i przypuszczam, że nie każdy z Was o tym wie, Sopot dzieli się na Sopot Górny i Sopot Dolny, a różnica między nimi to między 160 a 150 metrów. Dzień dobry, Pani Prezydentko. Witam serdecznie. Sopotu chyba nie trzeba przedstawiać, ale czym dla Pani jest to miasto? Najpiękniejszym miejscem do życia i dlatego myślę, wiele osób chce tutaj pracować, chce tutaj spędzać czas wolny. Spójrzmy chociażby na miejsce, w którym jesteśmy. Centrum miasta, a jesteśmy w otoczeni zielenią. 4 minuty, jeżeli pójdziemy w jedną stronę, to dojdziemy nad piękną sopocką plażę. 4 minuty, no dobrze, może 6 minut w drugą stronę i jesteśmy w lesie, gdzie są wzgórza, z których może zresztą widać. 60% terenów zielonych, uzdrowisko. Jesteśmy w całości takim miastem prawie 15-minutowym. Wszędzie można dojść piechotą albo dojechać rowerem. Myślę, że to świadczy o tym, że naprawdę tutaj się bardzo dobrze mieszka, dobrze się pracuje i dobrze się spędza czas wolny. Pani Prezydentko, bo przecież Sopot, tak jak Pani wspomniała, to kurort. Kurort to wyzwanie, ale również i ciekawe pomysły, jak sobie radzić z tymi wyzwaniami. Jak w ogóle Sopot patrzy na innowacje, może trochę na technologię? Jak w ogóle miasto patrzy Pani na tego typu wyzwania? Chcemy wykorzystać technologię do tego, żeby natura była jeszcze piękniejsza, żeby się jeszcze lepiej żyło. Stąd chociażby chyba jesteśmy jedynym miastem w Polsce, który taką cyfrową mapą drzew ma pokryty cały swój obszar. Więc bez nowych technologii ciężko byłoby nam pójść do przodu, ale naszym celem tak naprawdę na końcu jest po prostu wysoka jakość życia naszych mieszkańców. Czyli śmiało mogę powiedzieć, Sopot jest miastem inteligentnym, smartnym. Oczywiście i inteligentnych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam do Sopotu. Pani Magdaleno, kilka lat temu rozpoczęła Pani projekt, który zarówno pomaga mieszkańcom, lepiej organizuje w ogóle zarządzanie zielenią, a z trzeciej strony jest czymś innowacyjnym. Po co to wszystko?
po to, żebyśmy mieli jak najlepsze dane o naszym mieście. Tu mówimy o projekcie, o którym Pan wspomina, jest to system do zarządzania zielenią w mieście. Bardzo dbamy w naszym mieście o kondycję, jakość, w ogóle o nasze drzewa, bo one są naszym potencjałem. Jesteśmy kurortem, mamy dużą, zróżnicowaną wysokość miasta, też drzewa nam są potrzebne, a przede wszystkim chcemy przygotować się do zmian klimatycznych, które w tej chwili następują, tak? Mając informacje o drzewach, ich kondycji, ich gatunku, jesteśmy w stanie zaplanować zabiegi pielęgnacyjne, zaplanować nowe nasadzenia. Dzięki nowym nasadzeniom notabene zmniejszamy wyspę ciepła, z którą się boryka dość duża liczba miast w Polsce. Więc po to, abyśmy mieli jak najwięcej informacji prawdziwych, dostępnych, ogólnodostępnych, nie tylko dla nas, ale dla naszych mieszkańców. No tak, rozumiem system, rozumiem potrzebę, tylko po co Wam ta sztuczna inteligencja w tym rozwiązaniu? Normalnie, mówiąc kolokwialnie, na piechotę byśmy tego nie znaleźli, nie zdobyli tyle informacji w tak krótkim czasie. To nie jest gadżet, to jest narzędzie. Takie by w ogóle było założenie samego początku stworzenia systemu do zarządzania zielenią miejską. To nie może być tak zwany pułkownik, to ma działać, funkcjonować w mieście i być użyteczne. Dalej pozostajemy w centrum Sopotu, tym razem przy potoku Elizy. System do zarządzania zielenią miejską składa się z wielu komponentów. Jak jest zbudowany? To trzy podstawowe klocki. Pierwszy to ogólnodostępna platforma, na której portal mapowy, na którym mamy informacje dotyczące koron drzew, kondycji drzew, gatunków drzew oraz informacje wynikowe z drugiego naszego komponentu, jakim jest baza drzew. Te informacje wynikowe to jest mapa pni. Teraz ten core naszego systemu, baza, to składa się z informacji o drzewach miejskich, które są w naszej opiece. Mamy informację dotyczącą zabiegów pielęgnacyjnych, historię choroby drzew, zeskanowaną dokumentację dotyczącą potencjalnych wycinek lub odmowy wycinek. I teraz trzeci element klocek to aplikacja. Aplikacja dla pracowników merytorycznych, którzy pracują na tej bazie w terenie. Są uzbrojeni w tablety, wyposażone w aplikacje do pracy i na bieżąco w terenie wprowadzają zmiany. A jak w ogóle rozpoczęliście pracę z tym systemem? Pierwszym krokiem budowy tego systemu to były naloty fotogrametryczne. Zdjęcia były pozyskiwane w okresie bezlistnym. To było istotne, aby można było zlokalizować pnie drzew. Drugi etap to były naloty teledetekcyjne, gdzie wykorzystaliśmy zdjęcia oraz skaner hiperspektralny. To nam posłużyło do budowania informacji o kondycji i gatunkach. Dalej mieliśmy jako próbkę taką bazę testową, nasze informacje z Zarządu Dróg i Zieleni. Nauczyliśmy LI na podstawie naszych danych, jak ma rozpoznawać konkretne gatunki i konkretną kondycję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pożegnanie z Sopotem dla mnie jest wyjątkowo ciężkie. Zarówno morze, piasek, miasto oraz ludzie są niesamowite i wydaje mi się, że więcej o Sopocie nie warto mówić, bo każdy z Was dobrze zna to miasto, kurort, uzdrowisko. W dzisiejszym odcinku poruszyliśmy temat mądrego, inteligentnego zarządzania zielenią miejską. Jak używać system, który wykorzystuje elementy wnioskowania machine learningu do szybkiego przetwarzania danych. Czekam na Wasze opinie oraz mam nadzieję, że w innych miastach również taki sposób myślenia oraz ten system przyjmie się. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, dołączajcie do naszych mediów społecznościowych. Cześć!